Premier Mateusz Morawiecki rozdaje stadiony piłkarskie, a doprecyzowując, dofinansowania do nich, bo już nie tylko Chorzów ma otrzymać pieniądze na budowę obiektu, ale teraz także Raków Częstochowa. Taką obietnicę premier złożył w czwartek na stadionie Mistrza Polski. Postanowiliśmy. Już teraz na tym etapie zainwestować środki państwowe i wesprzeć ten sukces. Zresztą rozmowy rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze nie było wiadomo do końca, czy RKS Raków Częstochowa ten sukces odniesie i wesprzemy budowę. Stadionu, przebudowę tego stadionu w, do takiego poziomu, aby mógł on służyć klubowi w rozgrywkach także w tych ligach europejskich, czego oczywiście życzymy. Morawiecki zapowiedział, że strona rządowa jest gotowa dofinansować rozbudowę stadionu kwotą co najmniej 40 milionów złotych. Szacuje się, że cała rozbudowa pochłonęłaby od 60 do 70 milionów złotych. Resztę miałoby dołożyć miasto. Na razie jednak, to obietnica, bo formalnych dokumentów jeszcze nie ma. Nie ukrywam, że napawa ona nas optymistycznie, jeśli chodzi o przyszłość. I ze swojej strony mogę tutaj do zadeklarować, że będziemy robić się starać, będziemy starać się robić naprawdę dużo, aby doprowadzić ten klub do kolejnych sukcesów i aby był naszą wizytówką w europejskich Pucharach, aby odnosił tutaj też sukcesy. Raków plany rozbudowy stadionu ma spore. Chodzi o to, aby na przykład w eliminacjach europejskich pucharów nie musiał grać w innych miastach. Zrobić chcielibyśmy przebudować dwie trybuny. Tą trybunę zadaszoną, zwaną trybuną zachodnią, trybunę południową. Chcielibyśmy dobudować jedno boisko treningowe. Chcielibyśmy także zmienić tutaj układ drogowy, jeżeli chodzi o, o okolice stadionu. Chcielibyśmy wyposażyć, wyposażyć, doposażyć stadion. Władze Rakowa chciałyby, aby stadion został rozbudowany do połowy przyszłego roku.